Szanowni Państwo, o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 będzie można ubiegać się jedynie za pomocą aplikacji WOD 2021, która jest częścią centralnego systemu teleinformatycznego CST 2021. Jak za pomocą aplikacji WOD 2021 zarejestrować się w systemie, zarządzać swoim kontem użytkownika? Temu poświęcona jest nasza prezentacja. Plan szkolenia obejmuje następujące zagadnienia. Co to jest system CST 2021 i do czego służy aplikacja WOD 2021? Jak zarejestrować się w aplikacji i logować się do niej? Jak utworzyć konto dla wnioskodawcy? Jak zarządzać kontem wnioskodawcy? Jak dołączyć do konta wnioskodawcy? Zaczynamy od przedstawienia systemu CST 2021 i aplikacji WOD 2021. Zgodnie z przepisami unijnymi, wymiana informacji między beneficjentami a instytucjami w związku z wdrażaniem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, dotyczy to także składania wniosków o dofinansowanie, powinna być prowadzona w formie elektronicznej za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych systemów teleinformatycznych. W Polsce jednym z takich systemów jest Centralny System Teleinformatyczny. Dalej będziemy go nazywać CST 2021. Wyznaczony do obsługi wielu funduszy unijnych, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, z którego finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Właścicielem tego systemu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. System CST 2021 składa się z kilku aplikacji, ale dla wnioskodawcy istotne są dwie z nich. WOD 2021. Z pomocą tej aplikacji wnioskodawca tworzy i poprawia wniosek o dofinansowanie, a następnie przesyła go do agencji. Projekty. Z pomocą tej aplikacji zawierane są umowy o dofinansowanie i aneksy do umów oraz składane są wnioski o płatność. Podczas tej prezentacji skupimy się na funkcjonalnościach aplikacji WOD 2021, z których użytkownik może lub powinien skorzystać, zanim zdecyduje się na złożenie wniosku o dofinansowanie. Teraz omówimy, jak zarejestrować i zalogować się do aplikacji WOD 2021. W celu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze ogłoszonym przez ARiMR należy skorzystać z aplikacji WOD 2021 dostępnej pod adresem widocznym na ekranie. Pod wskazanym adresem ukazuje się ekran powitalny aplikacji WOD 2021. Bez zarejestrowania się do systemu CST 2021 można jedynie przeglądać listę aktualnych naborów, głównie w ramach wielu programów finansowanych w Polsce z funduszy europejskich. Jeśli jednak zamierzasz złożyć wniosek o dofinansowanie, musisz wcześniej
zarejestrować się w aplikacji WOT 2021 i utworzyć w niej konto użytkownika. W tym celu na ekranie należy wybrać opcję „Chcę się zarejestrować, aby wnioskować o dofinansowanie”. Albo można wybrać ikonę menu użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać element „Utwórz konto WOT 2021”. Zanim jednak zarejestrujesz się w systemie, poznaj parę istotnych informacji. Do systemu CST musisz zarejestrować się poprzez aplikację WOT 2021. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mieć możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Pierwszy użytkownik, który tworzy konto i na nim zarejestruje informacje o podmiocie, którym jest lub który reprezentuje, staje się automatycznie administratorem konta. Każda kolejna osoba, której administrator wyznaczy określoną rolę w organizacji, będzie mogła korzystać z nadanych uprawnień pod warunkiem, że administrator aktywuje jej profil. Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części prezentacji. Przed zarejestrowaniem danego podmiotu w systemie warto zdecydować, kto będzie administratorem konta w systemie. Administrator zarządza kontem w systemie, przydziela pozostałym pracownikom uprawnienia do wykonywania czynności na koncie w aplikacji WOT 2021. Rejestrujący się użytkownik, który będzie administratorem konta, musi zaproponować swój login, z którego później będzie korzystał przy logowaniu się do aplikacji. Login musi być niepowtarzalny w systemie. Należy wpisać również swoje imię, nazwisko oraz adres poczty e-mail, dla którego zostanie utworzone konto. Na przykład jan.kowalski@gmail.com. W aplikacji WOT 2021 unikalną cechą identyfikującą użytkownika jest właśnie adres e-mail. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno konto użytkownika. Na adres e-mail podany przy rejestracji użytkownika system będzie wysyłał komunikaty związane z kontem i obsługą wniosków o dofinansowanie przypisanych do danego konta, na przykład o złożeniu wniosku czy o konieczności jego poprawy. W oknie rejestracji można również wybrać język aplikacji. Jako domyślny ustawiony jest język polski. Po wpisaniu wszystkich danych należy je zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”. Po poprawnym wypełnieniu pól system potwierdza utworzenie konta. Wyświetli się komunikat. Proces utworzenia konta użytkownika został zakończony pomyślnie. Na wskazany adres e-mail zostały przesłane wiadomości dotyczące aktywowania konta i utworzenia hasła. Po otrzymaniu wiadomości przesłanych na adres e-mail wskazany przez użytkownika należy je przeczytać i kierować się zawartymi w nich wskazaniami i informacjami. Po zarejestrowaniu konta można już zalogować się do aplikacji WOT 2021 pod wskazany adres. Po uruchomieniu aplikacji na ekranie powitalnym z widocznej listy wybierz opcję
Mam już konto i chcę się zalogować lub najedź kursorem na menu użytkownika w prawym górnym rogu ekranu i otwórz listę, z której wybierz funkcję Zaloguj się w WOT 2021. Pojawi się okno logowania do aplikacji, w które należy wpisać swój login oraz hasło użyte podczas rejestrowania konta. Następnie wybierz funkcję Zaloguj. Po zalogowaniu przechodzimy do utworzenia konta dla wnioskodawcy. Po zalogowaniu się do aplikacji WOT 2021 użytkownik zostanie poproszony o wybór organizacji. Użytkownik, który zarejestrował konto i tym samym stał się jego administratorem, rejestruje tu swoją organizację. Natomiast inny zarejestrowany użytkownik, który chce dołączyć do organizacji założonej na innym koncie, zatrzymuje się na tym poziomie. Więcej o dołączaniu do organizacji dowiesz się w dalszej części. Typ organizacji oznacza tu podmiot, którym jest wnioskodawca. Typ podmiot krajowy należy wybrać, jeśli wnioskodawcą jest podmiot krajowy z wyłączeniem osoby fizycznej. Podmiotem krajowym będzie tu podmiot wieloosobowy, jak na przykład spółka, uczelnia itd. Jeśli wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jej nieprowadzącą, należy wybrać typ osoba fizyczna. Dalsze czynności pokazujemy na przykładzie podmiotu krajowego. Jeśli wybierzesz opcję podmiot krajowy, aplikacja najpierw zaprasza do wpisania numeru NIP, a następnie do wypełnienia poszczególnych pól wymaganych w celu zarejestrowania podmiotu. Tak wygląda ekran z polami, które należy wypełnić. Należy tu wpisać nazwę organizacji, typ wnioskodawcy, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer budynku, numer lokalu, formę własności, wielkość przedsiębiorstwa, e-mail, numer telefonu, stronę www. Później, już przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie, dane wnioskodawcy są częściowo wypełniane na podstawie danych podanych w trakcie rejestracji w aplikacji WOT 2021. Dane te można modyfikować. Ważne, aby rejestrując organizację, podawać oficjalny adres e-mail oraz numer telefonu organizacji. Nie powinien być to Twój prywatny adres e-mail oraz numer telefonu. Jeśli Twoja firma nie posiada oficjalnego adresu e-mail, to należy podać adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie kontem wnioskodawcy w systemie. Po utworzeniu konta dla organizacji będzie ona widoczna w systemie w panelu Lista organizacji. Osoba, która utworzyła daną organizację, jest jej administratorem. Tu widzimy jedną utworzoną organizację. Może się zdarzyć, że dany użytkownik będzie reprezentował więcej niż jedną organizację, czyli więcej niż jednego wnioskodawcę.
Do tego celu dostępna jest opcja tworzenia nowej organizacji. Aby zarejestrować nową organizację, w menu aplikacji po lewej stronie ekranu należy wybrać opcję Utwórz organizację. Wyświetli się identyczny ekran wyboru organizacji, jak w przypadku rejestracji użytkownika. Wszystkie utworzone organizacje można zobaczyć, naciskając na zakładkę administratora po lewej stronie. Lista organizacji. W widocznym tu przykładzie administrator utworzył 6 organizacji. Ta funkcjonalność przydać się może pełnomocnikom obsługującym dużą liczbę organizacji. Jeśli organizacje ustanowiły pełnomocnika m.in. do utworzenia konta w aplikacji WOT 2021. Omówimy teraz kwestię zarządzania kontem wnioskodawcy w aplikacji przez administratora. Co jeszcze może zrobić administrator oprócz utworzenia organizacji? Administrator zarządza kontem organizacji, w tym m.in. może przypisywać użytkowników do swojej organizacji, nadawać uprawnienia użytkownikom, zmieniać uprawnienia użytkownikom. Zanim przejdziemy do tych funkcjonalności, warto najpierw opowiedzieć o panelu administratora w systemie. Tylko osoba z uprawnieniami administratora widzi panel administracja, w którym zawarte są uprawnienia dostępne tylko dla administratora. W panelu tym znajdują się następujące zakładki. Lista ról – utwórz rolę, lista profili – utwórz profil, lista organizacji – utwórz organizację. Na początek jednak należy wyjaśnić pojęcia rola i profil. Rola jest zbiorem uprawnień do wykonywania określonych operacji w systemie. W tym systemie dostępne są role domyślne dla każdego wnioskodawcy, jak i role tworzone samodzielnie przez wnioskodawców. Natomiast profil jest zbiorem ról, jakie posiada użytkownik jako członek danej organizacji, pracownik danego wnioskodawcy. Teraz omówimy szczegółowo wybrane zakładki dostępne w panelu administracja. Zaczynamy od zakładki lista ról. W liście ról występuje 5 ról domyślnych, czyli utworzonych przez system. Pierwszą rolą domyślną jest administrator. Następne to zarządzający wszystkimi wnioskami, zarządzający własnymi wnioskami, edytor wszystkich wniosków, edytor własnych wniosków. Nie ma konieczności wykorzystywania wszystkich ról, ale warto znać uprawnienia przypisane do poszczególnych ról, aby zdecydować, kto z nich w naszej organizacji będzie potrzebny i do którego z pracowników będą przypisane role. W przypadku wnioskodawców, którzy do tej pory sami wypełniali i składali wnioski, rola administratora może okazać się zupełnie wystarczająca. Natomiast w przypadku wnioskodawców, którzy angażują grono osób do obsługi wniosków, na przykład w związku z dużą ilością realizowanych projektów, funkcjonalności systemu związane z możliwością podziału ról będą szczególnie przydatne. Na przykład administratorem może być główna osoba zarządzająca kontem i ona może przypisywać zarządzanie wnioskami w zależności od rodzaju działania.
Na przykład wnioskami innowacyjnymi zarządzać będzie jedna osoba, a wnioskami dotyczącymi rekompensat druga osoba. Czas na omówienie poszczególnych ról. Pierwsza i najważniejsza rola to administrator. Zgodnie z informacjami z systemu, administrator ma pełne uprawnienia dotyczące zarządzania wnioskami, rolami oraz profilami użytkowników po stronie wnioskodawcy. Rola ta umożliwia również tworzenie nowych organizacji, edycję ich danych oraz ich usuwanie. Na początek najważniejsze jest podjęcie decyzji, kto będzie administratorem. Warto, aby było ich dwóch w ramach danej organizacji, nawet na wszelki wypadek. Przykładowe uprawnienia administratora to tworzenie wniosku, jego modyfikacja, poprawianie, tworzenie własnych ról, ich modyfikacja, tworzenie profili użytkowników, modyfikacja i dezaktywacja, tworzenie organizacji. To zaledwie kilka uprawnień. W systemie opisane są 22 uprawnienia dla administratora. Tak wygląda opis roli administratora i jego uprawnień w systemie. W tym miejscu na chwilę zatrzymamy się nad jednym z uprawnień, jakie ma administrator. Przypisywanie współpracowników do wniosku. Uprawnienie to jest pomocne przy organizacji pracy z utworzonymi wnioskami. Osoba mająca uprawnienia administratora może udostępnić dany wniosek innej osobie lub wielu osobom z organizacji, na przykład w celu jego wypełnienia czy przesłania. Aby przypisać dany wniosek do innej osoby z organizacji, należy w aplikacji WOT 2021 wejść na listę wniosków o dofinansowanie dostępnej w zakładce Zarządzaj wnioskami i z menu wybranego wniosku należy wybrać opcję Udostępnij. System wyświetli wówczas okno, w którym można przypisać do wniosku konkretne osoby, dla których administrator stworzył wcześniej profile w swojej organizacji. O tworzeniu profili opowiem później. W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, że uprawnienie do przypisywania wniosku do swoich współpracowników ma również osoba pełniąca rolę zarządzającego wszystkimi wnioskami, o której teraz opowiem. Zarządzający wszystkimi wnioskami. Osoba pełniąca tą rolę może wykonywać wszystkie czynności na wszystkich wnioskach danego podmiotu. Od roli administratora różni się brakiem uprawnień do zarządzania rolami i profilami użytkowników w ramach danej organizacji. Czyli lista uprawnień jest różna dla poszczególnych ról, zmniejsza się wraz z mniejszą wagą roli. Kolejną rolą domyślną jest zarządzający własnymi wnioskami. Może on wykonywać wszystkie czynności na wnioskach przez siebie utworzonych. Edytor wszystkich wniosków. Może tworzyć i edytować wszystkie wnioski danego podmiotu. Jednak nie może ich usuwać, przesłać do instytucji prowadzącej nabór, ani wycofać. Piątą, ostatnią rolą domyślną jest edytor własnych wniosków. Może on tworzyć i edytować wnioski, które sam utworzył. Nie może ich usuwać, przesłać do instytucji prowadzącej nabór, ani wycofać.
Wróćmy na chwilę do pięciu ról domyślnych w systemie. Każda z tych ról ma swój zestaw uprawnień. Z perspektywy wnioskodawcy istotne jest rozważenie, jakie role będą pełnić jego pracownicy w systemie. Kolejną zakładką, do której ma dostęp administrator, to utwórz rolę. W tej zakładce administrator ma możliwość utworzenia własnej roli. Na przykład, jeśli naszym zdaniem przypisane uprawnienia do danej roli domyślnej są za obszerne, można je ograniczyć poprzez stworzenie szablonu własnej roli z ograniczonymi uprawnieniami. Tworząc rolę, nadajemy jej nazwę, opis i zaznaczamy uprawnienia, które chcemy, aby w danej roli były dostępne. Uprawnienia zostały w systemie podzielone na obszary: wniosek, administracja, profile. W obszarze wniosek widzimy następujące informacje, które zostały podzielone na dostęp do danych i uprawnienia. W części dostęp do danych możemy zaznaczyć, że tworzona przez nas rola będzie miała dostęp do wszystkich wniosków danego podmiotu lub tylko do wniosków utworzonych przez użytkownika lub do niego przypisanych. W części uprawnienia możemy zaznaczyć wybrane przez nas uprawnienia, które mają być przypisane do tworzonej przez nas roli. W ten sposób możemy utworzyć własną rolę w organizacji. Tu widzimy specjalnie stworzoną rolę testową. Opisano, że służy tylko do przeglądania przypisanych wniosków z zaznaczeniem odpowiedniego poziomu dostępu do danych i minimalnym poziomem uprawnień. W taki sposób można tworzyć własne role w systemie, edytować je, a w razie potrzeby usuwać. Następnie rolę można przypisać do danego użytkownika. I teraz parę słów więcej o tym. Kolejną zakładką, którą omówimy, to utwórz profil, do której ma dostęp administrator. Utworzenie profilu to właśnie przypisanie konkretnej roli domyślnej lub własnej do konkretnego użytkownika. W jaki sposób? Po naciśnięciu przycisku utwórz profil przechodzimy do kolejnego okna. Wyświetla się okno tworzenia profilu. Jeśli administrator utworzył dodatkowe role, to będą one dostępne na ekranie. Wcześniej utworzona rola testowa pojawi się właśnie tu. Przy tworzeniu profilu dla danego użytkownika warto podać nazwę profilu. Jest to dana nieobowiązkowa, ale proponujemy wpisać w tym polu imię i nazwisko użytkownika, dla którego tworzony jest profil. Przy tworzeniu profilu istotną kwestią jest adres e-mail nowego użytkownika. W tym miejscu należy zaznaczyć, że utworzenie profilu dla użytkownika jest możliwe tylko jeśli ten użytkownik wcześniej zarejestrował się w aplikacji WOT 2021, podając konkretny adres e-mail. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, system wyświetla błąd informujący, że WOT 2021 nie ma użytkownika z podanym adresem e-mail.
Następnie należy zaznaczyć rolę, którą chcemy przypisać do danego użytkownika. Profilowi można nadać więcej niż jedną rolę. Nowo utworzony profil automatycznie otrzymuje status aktywny. Dodajmy, że profil można edytować i dezaktywować. Pokazaliśmy już, jak administrator przypisuje do konta użytkowników, którzy wcześniej dokonali rejestracji w aplikacji WOT 2021 i nadaje im odpowiednie role, jeżeli zna ich właściwe adresy mailowe. Teraz pokażemy od strony użytkownika zarejestrowanego, w jaki sposób może on dołączyć do organizacji mającej już konto w systemie. Ostatnia część naszej prezentacji dotyczy dołączania do konta wnioskodawcy w aplikacji WOT 2021 przez użytkownika zarejestrowanego w systemie. Jeżeli jesteś nowym pracownikiem firmy wyznaczonym do pracy w aplikacji WOT 2021, która ma już konto w systemie, lub zostałeś pełnomocnikiem organizacji, która posiada już konto w systemie, na wstępie musisz się zarejestrować do aplikacji WOT 2021. Tak stajesz się użytkownikiem systemu. Po pomyślnej rejestracji, utworzeniu hasła i aktywowaniu konta, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi na podany adres e-mail, użytkownik ma dwie opcje, aby dołączyć do konta wnioskodawcy. Po pierwsze, administrator organizacji tworzy profil tego użytkownika w swojej organizacji. W tym celu musi znać adres e-mail użytkownika, którego zamierza dołączyć do swojej organizacji. Dopóki taki profil nie zostanie utworzony, zalogowany do aplikacji użytkownik będzie widział ekran z wyborem typu organizacji, ale nie będzie mógł pracować, czyli wykonywać czynności w ramach tej organizacji. Użytkownik czekający na włączenie go do organizacji będzie widział taki ekran. Drugim sposobem dołączenia użytkownika do konta wnioskodawcy jest wysłanie prośby o aktywację profilu do administratora danej organizacji. Dopiero po aktywowaniu profilu przez administratora użytkownik będzie mógł rozpocząć pracę w systemie na koncie wnioskodawcy w zakresie nadanych mu uprawnień. W tym celu użytkownik musi wybrać organizację, do której chce dołączyć w oknie Wybór organizacji. Następnie po podaniu numeru NIP organizacji, do której użytkownik chce dołączyć, wyświetli się komunikat. W systemie istnieje już co najmniej jedna organizacja o tym numerze NIP. W kolejnym kroku wybierz organizację, do której chcesz dołączyć, albo utwórz nową. Po kliknięciu OK wyświetla się ekran. Gdy zdecydujesz o dołączeniu do już istniejącej organizacji, to wybierz jedną z nich z listy dostępnej po naciśnięciu przycisku Wybierz organizację. Po wybraniu organizacji i użyciu przycisku Zapisz, na ekranie wyświetli się następujący komunikat. Dołączyłeś do wybranej organizacji. Prosimy oczekiwać na aktywację Twojego profilu przez administratora.
Aplikacja tworzy dla danego użytkownika nowy profil w wybranej organizacji o statusie nieaktywny. Utworzony profil musi zostać aktywowany przez administratora tej organizacji. Na adres e-mail przypisany do profilu użytkownika zostaje wysłana wiadomość z informacją o administratorze organizacji, do której chce dołączyć użytkownik. Po zamknięciu komunikatem przyciskiem OK, aplikacja przeniesie użytkownika do strony powitalnej. W tym momencie na konto administratora organizacji wpływa komunikat systemowy informujący: użytkownik o danym adresie e-mail dołączył do Twojej organizacji i prosi o aktywację profilu administratora. Aktywuj jego profil, a jeśli chcesz zmniejszyć uprawnienia, zmień rolę zawartą w profilu. Następnie administrator po naciśnięciu pola przekieruj zostanie przeniesiony do widoku edycja profilu dla użytkownika, który poprosił o dodanie do organizacji. Po lewej stronie podświetli się panel lista profili. Nowemu profilowi proponujemy nadać nazwę. Następnie należy zaznaczyć rolę, jaką nowy użytkownik ma pełnić na tym koncie. Uwaga! Nie zapomnij aktywować nowy profil poprzez przesunięcie przycisku aktywny. Dopiero po aktywacji profilu dołączony użytkownik może zacząć pracę w systemie w ramach tej organizacji. Czas na krótkie podsumowanie. Przypomnijmy więc podstawowe informacje. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy zarejestrować się w aplikacji WOT 2021 pod wskazany adres. Konto organizacji tworzy wnioskodawca lub wyznaczony przez niego pracownik. Osoba, która rejestruje organizację w aplikacji, staje się jej administratorem. Administrator to osoba, która zarządza kontem organizacji, przypisuje profile danym użytkownikom, ma szeroki zestaw uprawnień. Celem naszej prezentacji było przekazanie podstawowych informacji o aplikacji WOT 2021 i jej funkcjonalnościach dostępnych na etapie poprzedzającym sporządzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie. Zainteresowanych bardziej szczegółowym opisem czynności rejestrowania i tworzenia konta w systemie CST 2021 za pomocą aplikacji WOT 2021 zapraszamy do lektury instrukcji, którą udostępniamy na stronie agencji w zakładce utworzonej dla programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Ponadto pytania dotyczące obsługi aplikacji WOT 2021 można kierować do Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiM na adres widoczny na ekranie. Dziękujemy za uwagę.